Cześć moi drodzy. Mija właśnie rok od momentu, jak ukazała się moja debiutancka pasta na kanale u Piotra. Chciałem Wam podziękować za wszystkie wyświetlenia, lajki, komentarze. Mam nadzieję, że Wam się podobały moje pasty, że nadal Wam będą się podobać. Korzystając z okazji, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, chciałem Wam złożyć wszystkiego dobrego. Dużo szczęścia, radości, odpoczynku od dnia codziennego w gronie rodziny. I nie przedłużając, zapraszam Was na kolejną część cyklu Stanisław, Wiocha i Bestie Potworne. Miłego słuchania, Tomasz Nowak. Nawet pojęcia nie macie, mili moi, jakem się ucieszył. Synek z rodzinką przyjadą, to przeca będzie okazja wiadomo do czego. A jak nie wiadomo o co chodzi, to już śpieszę z objaśnieniami. Adaś to je kochany synek, bo zawsze o mnie pamięta. Przywiezie jakiś wyskokowy napój, no i będę miał znowu czym zwilżyć przełyk. Mniejsza z tym jednak, bo zaraz mnie od Piusa wyzywać poczniecie. Wszak to już czwarty raz bydzie, jakem się spotykamy, a tego to bym nie chciał. Zresztą, wiecie, moi drodzy, przecież to wszystko jest dla ludzioków, co nie? Więc ślepia przymknijta i słuchajcie. Jak genia kopytami się nakryła, w przenośni rzecz jasna, tośmy dalej z chłopakami chlali. Znaczy ja i Rafał, bo gerwazy to pamiętacie. Szlaban miał na wódki próbowanie. Poza tym z tego co widziałem, spust miał lepszy niż Zetor, więc lepiej nie ryzykować. Kiedym z Kunikiem siódmą kolejkę obalał, siwucha się ocknęła, obejrzała za siebie. Nas zobaczyła i znów sznupą wrzeszcząc przytomność straciła. Jesteś pewien, Stasiu, że to właściwe, aby tak ją bez opieki zostawić? Pierwszej młodości już nie jest, a takie leżenie na ziemi to może jej zaszkodzić. Rzekł Kunik rżąc i kopytem stukając o posadzkę. Wzruszyłem barkami i rzekłem. Nie tam, przynajmniej cisza. Ty wolisz nie wiedzieć, co się wyrabia, jak się jej automat do gderania załączy. Zresztą, tu nie o to chodzi. Jak ona potrafi wywijać wałkiem, żaden z was nie chce się przekonać. Moja baba to patelnią nieźle władała. Rozległo się upiorne ducha zawodzenie. Przez chwilę pomyślałem, że znowu zacznie seplenić jak dawniej, ale roześmiał się i wybuchnął. Byś widział swoją minę, Stasiek, matko jedyna. Zatkało kakao, co? Zaraz ja ciebie zatkam w butelce jak dżina jakiego. Gerwazy prychnął, założył ręce na piersiach, po czym bez ostrzeżenia po prostu zniknął. W sumie dobrze, bo wnerwiał mnie już trochę, no i ta moja mała maruda to przez niego tak ciągle leżała. A może by tak faktycznie ją podnieść, usadzić na snopku i poczekać aż się ocknie? Tylko co ja jej powiem? Wiem! Omyłkowo na głos to rzekłem, a Rafał zastroszył uchmantami. Łeba przekrzywił, górną wargę wywinął i spytał. Cóż takiego, przyjacielu? Podniósłżem się, złapałem babę moją za kostki i po słomie rozrzuconej począłem ciągnąć w kierunku snopka jakiego. Niby mała ta siwucha, a ważyła tyle, że aż się we łbie mnie zamojtało. O, matulo jedyna! Ciemno się mnie w ślepiach zrobiło! Rafał przekrzywił łeb i parskając spytał. Może chcesz, żebym ci pomógł? Spojrzałżem na niego z lekką kpiną. No bo wiecie... Jak tak spojrzeć na niego, to trochę byłoby ciężko, żeby on mi jakoś tak po ludzku pomógł. Pewnie. Chwytaj ją za nadgarstki i niesiemy. No przecież ja mam kopyta. Stwierdził w taki sposób, jakby to było coś oczywistego. Pal sześć, że przeca było. Nie da rady, żebym ją złapał jak ty i... No to co się głupio pytasz? Siedź cicho i dopinguj. Zarżał lekko oburzony, ale prędko się zreflektował i pod nosem zaczął skandować. Stasiu, Stasiu, Stasiu! Chyba na dziś wystarczy ci picia, rzekłem, czując jak coś mnie w krybunach turkoce. Nie, zdecydowanie nie. Powiedz ty mnie, kolego, mówiłeś, że twój pierworodny przyjedzie. Może, no wiesz,
Trzeba by przygotować się na to wszystko. Co myślisz? Wzruszył żębarkami i popatrzyłem dookoła siebie. Toż to wieś, a nie pałace, więc niby co mam robić? Dywan rozwijać, gołębie łapać, co by później je wypuścić. Szkoda sił i zachodu. Może w twoich czasach tak chłopy robiły, ale teraz są inne obyczaje. Posadziłem genię zgodnie z planem na snopku i spojrzałem na Rafała. Przekręcił łeba, a ja do niego powiedziałem. Tylko cicho bądź jak się ocknie. Palcem mu przygroziłem, a on zaśmiał się przeciągle, by następnie rzec. Przecież i tak mnie nie usłyszy i... Pacnął, żem się łapą w czoło. A zapomniał, żem tym lepiej. Podrozłem do Marudy siwej, żony małej mojej i... No co tu dużo blubrać? Ocuciłem ją tak. No, po chłopsku. Znaczy, no wiecie, łapą po ryjoku jej dałem. Moi fajne uczucie. Powiem wam, że się mnie spodobało. Tylko dłoń zapiekła. Ma baba twardą tą szczynę. Kiedy genii zaczęła wracać świadomość, zobaczył, że chyba nie wie, gdzie jest, bo patrzyła na boki z paszczą rozwartą, jak karp na Wigilię. Witamy na planecie dupa Jasiu Karuzela. Za dużo wypiłaś i urwało ci projekcję w łepetynie. Teraz pora obiadu, więc fyraj do kuchni i strugaj pyroki i ogarnij jakiegoś habasa. W trąbę ją zrobiłem, bo przecież jeszcze nie było przeca nawet południa. Ale cichosza. Sam se leć, duraku, ja ci dam planetę, ja ci dam dupa Jasiu Karuzela. Chałupę trzeba uprzątnąć. Nie wpuszczę syna z synową i wnukiem do takiego chlewa. Obejrzałem się za siebie i wskazałem jej wspomniane miejsce. Śmiało, skoro nasz dom według ciebie to chlew, to przyjmij ich w oborze. Dużo lepsze warunki. Podniosła się stękając i za dupę się trzymając. Oczęta zamknęła i głośno westchnęła. Wiesz co, Stasiu, ja to już sił na ciebie nie mam. Odpocząć muszę od tego twojego głupiego gderania. Oczęta mnie się zaświeciły. O tak, będzie się działo, jak mnie Maruda z grajdoła wyjdzie. Oho, ciekaw jestem, co żeś wymyśliła znowu. Wymyśliłam, że pojadę do kuzynki, do wielkiego miasta, cywilizacji. A nie ciągle tu z tobą na tej wsi zabitej dechami, gdzie kejtery wyją życiami. Dawno już w Sosnowcu nie byłam. Odwróciła się, spódnicę podwijając nieznacznie i do chałupy polazła, a ja na Rafała wnet spojrzałem. Znak triumfu i zwycięstwa pokozołem. Widzisz? Tak to się robi. Dobra, dawaj mnie ten bimber, bo w róże mam suchoty straszne. Podlozłem do koryta i wydobyłem z kłębowiska siana butelczynę i zdrowo z niej pociągł żem. Dłuższą chwilę w ciszy sobie siedzieliśmy. Kunik trochę coś tam sobie skubał, ja suchara z kieszeni wydobyłem i nieco odgryzłem. No dobra, Rafał. Trza mi iść w Leszczynę, podobno jakie znowu złość od piernicza, czy coś tam dzierży kraj derał, i z blubrokiem muszę to obadać. A nic się tutaj nie zmieniło, jak było dawniej, tak jest i teraz wesoło. Zarżał przeciągle i łbem zakręcił weniośle. Grzywa tak mu zafalowała, że aż mnie na wymioty wzięło, ale powstrzymałem tsunami nudności. To znaczy, co masz na myśli, przyjacielu? A, bo widzisz, Staśku, jaki 100 lat temu był tutaj burdel ze strachami, tak nadal jest. I wtedy trzeba było się pilnować, co by coś do chałupy nie wlazło czy do stajni. No wiesz, ja w domu to nie siedziałem już wieki całe. A chętnie bym się do wyrka położył jak człowiek. No końco chciałby w poduszki się kłaść, dobre sobie. Pokielczyłem się trochę, zaśmiał się i on, i ja... Po czym wyszedłem stamtąd samego go zostawiając. Czasu trochę było, bo nim Adaś z resztą rodziny przyjechać mieli, to jeszcze parę dni upłynąć miało. Co dziś mamy? Piątek, tak? Wczoraj był czwartek, więc tak piąteczek dziś. No, to do przyszłej soboty 7, 8 dni. A to kupa czasu. Można iść obadać to, co było moim zdaniem najważniejsze. Jakem był ubrany i wyszykowany, takem polozł do leszczynowego boru, w którym, jak pamiętacie, mieli moi, siedzi rogaty dzierżykraj i sarenki zagania w tej nazad. Spacerek taki z rana to je cudna rzecz.
Gnoty rozruszać można i wtedy mniejsza szansa, że Heksenszus doskwierać bydzie. A chulerstwo już parę razy mnie dręczyło i niezbyt mi się uśmiecha, żeby to pieruństwo nawracało. Słuchajcie tego. Idę ja sobie tak z nóżki na nóżkę, patrzę, a tu kura łeb z zarośli wystawia. Rozdziawiła dzioba i gdacze jak najęta. Myślę sobie, powaliło tego stwora czy jak? Wyglądała, jakby zara miała na zawał odlecieć. A tu nagle siup. Pięć innych, dużo mniejszych, jak taka łobuzerska banda, wyskoczyły z zarośli i biegną do mnie i po filcokach dziobać mnie poczęły. A kysz, pierzaste stwory! Co to się porobiło? Terrorysty! Ziarnojady głupkowate! Jak przydzwoniłem jednej z czubka buciora, to aż pióra się posypały, a reszta uciekła. Ta, co oberwała, też się z pola bitwy wycofała. Dziwne takie jakieś zdarzenie to było, powiem wam szczerze. Nigdy nie widział, żeby kury się tak zachowywały. No ale dobra, mniejsza z tym. Idę dalej i po jakimś czasie pierwsze krzaczory, pnioki drzew dostrzegłem i terkotanie sujek się rozległo. Ujadały zawzięcie, jakby się co najmniej o coś kłóciły. A może próbowały odgonić jakie zagrożenie? Dobra, dość tego Ja piździu, dobra, mniejsza z tym. Co za baran wymyślał te nazwy pseudonaukowe? Wpierw kuraki, teraz sujki moją łepetynę zaprzątają. Co jeszcze zara na mnie wyskoczy? Nie w porę to rzekłem, bo oczywiście, jak to zwykle w takich chwilach bywa, ujrzałem gospodarza leszczyny. No i, co tu dużo mówić, oczęta się mnie zaszkliły. Ryjoka miał w grymasie wykrzywionego i ze ślepiu w źle mu patrzyło. Chyba nigdy się nie przyzwyczaję do niego. Łapę pewno zara uniesie, jak tę muchę mnie zgniecie. Pomyślał, żem i już wrotki w tył chciałem dać, ale gdy mnie zobaczył, gęba się mu rozradowała. Jesteś. Dobrze. Bardzo dobrze. Pora zaczynać naradę naszą małą. Poczułem się lekko skołowany, bo przecież nie takiego obrotu sprawy się spodziewałem. Pysk rozdziawiłem i spytałem. Naradę? Jakąż to i z kim? Tu chodź, dziadzie stary! Głos Blubroka mych uszu doleciał. Obróciłem się i dostrzegłem, jak se dupę mości na pniu, co go mech porastał. Na barku siedziała mu jedna z sujek, którą karmił od czasu do czasu pognieconymi żołędziami. Spojrzałem na niego. Później na Leszego, znów na guślarza i ślepiami zamojtołem. Odnoszę dziwne wrażenie, że na przestrzeni ostatnich tygodni sporo się zmieniło względem mej skromnej osoby. Trafne spostrzeżenie, Stanisławie, rzekł Dzierżykraj dudniącym swym głosem. Wszystko to zasługa twego oddania, gdy mój druh był w potrzebie. Znaczy, wtedy jak pierwszy raz sam tu przylozłem, po twą krew, o pradawny? Wystarczy, Dzierżykraj, Stasiek. Od piastów siedzi w tym lesie, a nie na salonach. Może jeszcze mości panie zaczniesz względem niego używać. Blubrok roześmiał się szczerze i spojrzał na bóstwo wiekowe, którego cielsko kryło się w koronach drzew. Wszystko porastał mech, a korzenie skryte były w liściach paproci. Gdzieniegdzie czerwony kapelusz muchomorów się wybijał i zuchwale sobie sterczał. Istotnie, żaden ze mnie mości pan. Zadudniło bóstwo pradawne. Lecz zostawmy te słowne dysputy i przejdźmy do spraw naglących. Uciął Boruta i głośno westchnął. Właśnie, podjąłem za jego namową. Wspominałeś, panie, znaczy Dzierżykraju, że coś niedobrego się dzieje. Przytaknął swym łbem rogatym. Wiatr zaszumiał w koronach drzew, a gdy ustał, jakoby to była jaka plugowa rzecz, wypowiedział. Kamień się obluzował i babsko wylazło. Powiedział, a głos dudnił mu jak dzwon. Spojrzałem na niego przenikliwie, później na guślarza, znów na Leszego i spytał żem. Babsko? Chodzi o tę dziwną staruchę z kopytem zamiast nogi, co łazi i chichocze po wsi, jakby się czego naniuchała? Dzierżykraj przeczesał swą brodę mchem, korzeniami i liśćmi przystrojoną, po czym powiedział.
Czyli już żeś ją widział? Niedobrze. Popatrzył żem na tegoż giganta leśnego. Po prawym ramieniu skakała mu wiewiórka, ale wcale się nią nie przejmował. Na jednym z dorodnych rogów siedziały sikorki i mazurki. Ćwierkały i kwiliły wesoło. Urokliwy byłby to widok, gdyby tylko nie te jego słowa upiorne. Co to oznacza? Kim ona jest? Spytałem, czując dreszcze na moich plerach. To legenda, a przynajmniej tak było do tej pory. Myślałem, że to bajania starych wieszczów, ale najwyraźniej było w tych opowieściach ziarno prawdy. Guślarz podszedł do jednego z drzew okalających polankę i podniósł z ziemi garść liści. Usypał z nich kubkę, którą dotknął czubkiem kostura. Liście poczęły się unosić i tworzyć obrazy, z których sporo rzeczy zrozumiałem. No dobra, nie będę wam, mili moi, opisywał tych obrazów, bo po prawdzie to jednak do życi były, niewiele zrozumiałem. O tak was wkręcałem, ale Blubrok dużo w trakcie tłumaczył. Co tu dużo gadać, sprawa gówniana, jak to co Rafałowi czasem spod ogona wypada. Babsko, które żem widział już parę razy, to po prostu... Babsko. Imienia nikt jej nie zna. Jeno wiadomo, że jest stara jak korzenie świata. Właśnie tak ją zowią. Babskiem. I tak w legendach ją nazwali ci, co byli przed nami. Niewiele wiadomo o niej, prócz tego, że przybyła z otchłani, gdzie inne takie dziwy się kłębią i czyhają, żeby wyleść do świata śmiertelnych. No dobra, a po co ona przylozła? Spytał żem, wzruszając barkami. Oto po co większość strachów przyłazi. Mruknął dzierży kraj, klękając na jedno kolano. Szuka sposobu, aby siły odzyskać i zostać tutaj na zawsze. Co możemy zrobić? Guślarzu, póki co czekać. Nie wiemy, gdzie ma leże. Nie wiemy, czego konkretnie szuka. Dopóki nie wykona kolejnego kroku, trzeba obserwować i mieć się na baczności. Wtem coś żem sobie uświadomił. Strach mnie objął, przytulił do swojej zlęknionej dupy i ażem zaczął czuć dreszcze na ciele. Przeca niebawem ma przyjechać moja familia. To może powinienem odwołać przyjazd mojego syna z jegoż rodziną. Blubrok jednak pokręcił łepetyną. Sójka aż odfrunęła z jego ramienia i przysiadła na pniu, co to przed chwilą dziad na nim dupsko mościł. Lepiej nie. Nie możemy po sobie dać poznać, że wiemy, czym jest i że na nią polujemy, bo się wyniesie i słuch po niej zniknie, a to będzie jeszcze gorsze, bo tylko tutaj, w naszej wiosce, można się jej pozbyć. Westchnął żem. Chulerka jedna, aż strach się bać, co to będzie. I widzicie, mili moi, niby był spokój, niby tak pięknie. Dziadoki odczynione i gerwazy gdzieś se polozł. Kostuchę w ciula zrobił żem, wioska uratowana, strzyga w sarnę zaklęta i od ponurego losu wybawiona. A teraz jakieś babsko spod kamienia wychynęło. Właśnie, dzierży kraju, mówiłeś, że kamień się obluzował. Co to znaczy? Czym jest ten Kamlot? Spojrzał na mnie swymi ślepiami pomarańczowymi. Łomatulu jedyna, zaraz mnie w sarnę przekabaci. To przejście, łącznik między naszym światem a światem z otchłani, a ja strzegę go, żeby nic nie wylazło. To ci chyba trochę się nie udało. Spostrzegłem, a on wzruszył ramionami. Wtedy, jakeś po krew mą przyszedł, wiele zła się działo. Ucierpiałem boleśnie i bliski końca byłem, jako i Blubrok. Ta jedna psia jucha się wydostała po kryjomu i dyla dała gdzieś, kryjąc się w mroku. Pokiwałem potakującą łepytyną i gile z nosa wciągłem, bo jakoś tak nagle z kluki cieknąć mi poczęło. Wydobyłem chustkę i wydmuchałem kinola garbatego. Także widzicie, panocki. Znowu przewalone, jak mawiał drwal, gdy ściął drzewo wiekowe. Czy to się kiedyś skończy? Czy będzie jeszcze spokój na tej naszej wsi zapiździałej, gdzie psy dupami furkają? Niebawem miałem się przekonać, że jest to sprawa wielce złożona i niepewna. Jednak... A co tu dużo gadać? Słuchaj ta dalej.
Czas płynął nieubłaganie i zbliżał się dzień przyjazdu Adasia. Któregoś dnia, gdym popijał sobie pokrzywki zaparzonej pyszniutkiej na mój wichajster i inne w środku bebechy z nim związane, takem sobie pomyślał, że nawet jakbym chciał wstrzymać synka, to ciężko by było. No bo tak, list napisać, to dzień bym nie zeszedł, no bo po prawdzie to ja kiepski w pisanie jestem. Ledwie dwa zdania bym skreślił i pewno i tak kupę byków narobił. Tylko poruta by była. A genie prosić to wstyd by był. Zresztą ona chyba też za dobra w pisanie nie jest. Później musiałbym jechać hen-hen aż do Garwolinka, a to jest w pizdu i jeszcze hen-hen dalej niż o Płotki. No co tu dużo mówić, wyprawa na cały dzień. Zresztą miałem kiedyś scysję z tamtejszą babą, co na poczcie pracuje, bo mnie chciała oszwabić na dwa złocisze i obiecałem se, że nigdy więcej tam nie wlezę. Później ten list to by musiał przejechać aż do Poznania, bydzie z jakiejś... O matko, nie no, już mnie łeb rozbolało tego wszystkiego. No co tu dużo gderać, szanse znikome, że na czas by dotarł. Genia przez resztę czasu, jaki pozostał, to tak świrowała, że nie pytajcie. Nagle wszystkie pajęczyny w chałupie jej się zachciało, żeby pościągać i z miotłą mi zapierniczać kazała. Powiedziałem jej, że sama ma se latać, w końcu to atrybut czarownicy. Jak mnie zmierzyła, to nie pytajcie. Dobrze, że nie zna żadnych uroków, bo nie wiadomo, jakby to się potoczyło. Jeszcze by mnie w żabę przemieniła i musiałbym czekać, aż jaka białogłowa zechce mnie pocałować. A nie, to nie ta bajka. No to bym muszyska musiał wpierdzielać. Bleh. Później, jak już ściany i sufity były ogacone z tego pajęczego gówna, to stwierdziła, że firanki trzeba pozmieniać. A przecież wymieniała. Pół roku temu na święta. No trzymajcie mnie, bo nie wytrzymie. Wiecie, co najgorsze jest właśnie w takich rodzinnych odwiedzinach? Że chałupa do góry życią niewywrócona, a twoja własna żyć to boli, jakby kunci kopa zasadził. Często w te dni uciekałem do stajni, do Rafała i takeśmy se siedzieli. Raz nawet Romek nas odwiedził. Oczywiście przyniósł co nieco od siebie, więc znów było wesoło. Jednak do czasu, bo... To wam opowiem ze szczegółami. Przychodzę do stodoły i siadam na snopku obok koryta, gdzie Rafał ma łowsa. Stał tak zajadając, ja popijałem i on też. Minęło może pół godziny. Dowiedziałem się chociażby, że Rafał wtedy, jak był pod Wiedniem, to miał możliwość spróbowania pyr. Szok! Ja to żem myślał, że one już wcześniej były, no. Ale zawsze noga z historii byłem. Taki baran nasuczył, który non-stop tylko o PRL-u, Stalinie, Leninie i innych tych czerwonych ryjach gderał, że nic więcej nie wiem. No i wtedy właśnie przyszedł proszok. Polał mi wódeczki. Ja oczywiście nieco dałem Rafałowi, na co Romek się zdziwił, ale nie zaprotestował. Kuń wychleptał, by po paru minutach zacząć walić takie bąki okropne, że wytrzymać się nie dało. Zdeło go i musiałem lecieć po guślarza, bo pojęcia nie miałem, co się z kunikiem dzieje, a on tylko gderał. O matulo, jak mnie w kichach bulgoce, ojejku jej, zaraz! I wtedy pierd za pierdem i stękał tylko, że kichy mu tańczą poloneza. Góra, dół, góra, dół, aż mnie łzy w oczach stanęły. No i pędziłem, jakby mnie jaka maruda mała z wałkiem czy patelnią gnała. Po drodze, rzecz oczywista, babsko spotkał żem. Tak, już wiedziałem, że tak się zowie. Kryła się w cieniu drzewa, zerkała w moją stronę. Brakowało jeszcze, żeby te kopyto wystawiła i kusić mnie poczęła. Hej, nieznajomy, pobrykamy. Pomyślał żem, widząc ją przy tym pniaku brzozy. Chichotała znowu jak jaka idiotka i pazurami krzywymi po korze drapała. Zupełnie jakby... Chciała się wdrapać, ale średnio jej to wychodziło. Później pysk rozdziawiła, a tam jęzor taki długi wylozł i powietrze zaczął badać jak u węża. Tylko że ona miała dużo dłuższe, aż prawie do ziemi jej sięgał i... Na wymioty mnie zbiera, jak o tym mówię, ale wam powiem. Ślimak bez domku po nim se spacerował. Taki tłusty, pomarańczowy... Ach, chyda! Też ich nie lubicie? Takich bezdomnych.
No to wiecie, jak się poczułem. Czego chcesz, cholero? Gadaj, albo się odzajączkuj! Ryknął, żem na nią, bo już zdzierżyć tego nie mogłem. Krwi chcę. Usłyszałem, chociaż jej usta w ogóle się nie poruszyły. Tylko ten ozór parchaty przyciągał mą uwagę. Ślepia jej bielą świeciły, a mnie włosy na dupie się stroszyły. Wiele nie myśląc, odwróciłem wzrok, no i poszedłem w swoją stronę, ignorując babsko paskudne. A ona stale mnie napastowała, aż nie doszedłem do guślarza chaty. Wyła za mną jak jaka upiorzyca i tylko stale było słychać: krwi! Krwi! Jejku jej, aż mnie ciary na myśl o tym wszystkim objęły. Dobrze, że jak Blubrok drzwi otworzył, to mi przestała gadać te swoje farmazony. Prędko wytłumaczył, żem dziadokowi, szamanowi, po com przylozł. Trochę wykrzywił kinola, bo mnie w porę się zjawił, bo coś tam robił w swojej pracowni, ale nie wpuścił mnie do środka, więc nie mam pojęcia, co dokładnie. Wytarł tylko paluchę o fartuch, wziął kostur i poleźli im z powrotem do mnie. Babsko już ryjoka nie ukazało, jakby się go bało. Przez chwilę myślał, żem, czy by nie ruszyć tego tematu z Blubrokiem, ale co by to dało? Szkoda było dupę mu zawracać. Poza tym Rafał walił bąki w niebogłosy. Toć to ważniejsze wtedy było. Stodoła mnie się rozdupce. Kiedy my weszli do stajenki, prócz Romka była też Genia i Konika po pysku łechtała. A Rafał stale ogon unosił i walił takie wichry gargamelskie, że nie pytajcie. Aż się drzwi od stodoły trzęsły i szyby w oknach drżały. Blubrok podszedł bliżej, powietrze morowe dłonią odgarniając. Przeklęknął obok mojej żony, marudnej małej, i dotknął łba Rafała. Kuni zarżał i patrząc na mnie wydukał: Stasiu, dupa mi zaraz pęknie! Łzami po policzku spłynęła. Bałem się o konika mojego. Niejako stał mi się bliski przez ten czas, od kiedy go mam. Tym bardziej, że... no wiecie... kompan do picia i gadania. Guślarz wydobył ze swej torby jakieś drobno posiekane liście. Aż nie chciało mi się wierzyć, żebym miał na tę okazję przygotowane lekarstwo. Lekarstwo? Ha, a to dobre. Cokolwiek, co uśmierzy ból konika, bo nie wyglądało to dobrze. Ani nie pachniało. Wepchnął mu liści do pyska. Kuni zaczął mielić jak krowa, by po chwili przełknąć. Uniósł jeszcze raz ogon? Jednego bączura walnął. Ogon pozostawił tak uniesiony, a po jakimś czasie opuścił i wyjęczał. O, tak. Chyba mi lepiej. Już tak nie bulgoczę. Jejku jej. Co mu było, guślarzu? Spytała Genia, głaszcząc Rafała dalej po pysku. Niestrawność jakaś. Dałem mu mieszankę z mielonej mięty i rumianku. Dawajcie mu przez 3 dni taką porcję przed każdym posiłkiem. Pić może tylko wodę? 0 alkoholu. Spojrzał w moim kierunku i ażem się przeląkł. Skąd on to wiedział? O, właśnie! Ryknęła Genia, rzucając w moją stronę piorunami siarczystymi z oczu. A mówiłam już temu gałganowi! Stasiek... Wydukał Rafał, jęzor wywalając. Jak wyzdrowieje, pochlejemy? Mrugnąłem do niego porozumiewawczo, po czym ze stodoły wyszedłem. Romek ruszył za mną i tak rzekł na pocieszenie. Przynajmniej bez bicia po łbie się obyło, co nie? Póki co. Dobra, Romuś, lubię cię, ale idź lepiej do siebie, bo jeszcze tobie się oberwie. Jutro przyjeżdża mój syn z rodziną, więc wiesz... Wiem, przecież uzgadnialiśmy, żeby nie przychodzić i nie wyczyniać żadnych numerów. No, nadrobimy sobie później. Stał, żem tak na podejściu chaty naszej zieleniną obrosłej i tak se patrzałem, jak Romek drepcze w kierunku Leszczyn. Ubaw miałem, gdy się zląkł czego i odskoczył od kieryntów zlękniony. Wtem ujrzałem, że z pomiędzy pni wynurza się młodziutka sarenka. Uśmiechnął, żem się do wspomnień sprzed paru tygodni. Biały kuperek zalśnił, a zwierzę zwróciło pysk i ślepka w moją stronę. Ruszyła nieśpiesznie, z gracją stawiając kopytka. Gdy była kilka metrów przede mną, przystanęła. No,
jeść byś chciała? Spytałem i z kieszeni nieco suchego chleba, co jeszcze mi został, wydobyłem. Połamałem i na dłoni wysunąłem przed siebie. Z początku nieufnie mi się przyglądała, a nawet odrobinę cofnęła, ale gdy tak stałem spokojnie, wreszcie zadek ruszyła. Podeszła, obwąchała i poczęła smakołyk zajadać. Gdy skończyła, dała się nawet pogłaskać i ślepka czarne we mnie utkwiła. Dziwne to było. Nie rozumiałem jej zachowania. Nigdy tak wcześniej te stwory się nie zachowywały. A tu nagle takie coś. No co jest, mała? Zgubiłaś się? Polizała moją dłoń i odwróciła się. Białe jej lusterko zafalowało, gdy powoli w stronę leszczyny polozła. Właśnie tak. Wracaj, kusko, do domku. Zagłębiła się spokojnie w krzaki, znikając mi z oczu, a ja miałem dziwne wrażenie, że to nie ostatni raz, gdy takie coś mnie spotkało. Adaś z żoną i moim wnuczkiem, Tomusiem, przyjechali w sobotę, krótko przed południem. Wtoczył się taki srebrny pojazd z napisem na przodzie Ford i zaparkował obok obory z prosiaczkami. Ruszył żem przez podwórko im na spotkanie, a Genia stała na werandce i również powoli zaczęła po schodkach schodzić. Dziadek! Dziadek! 100 lat! 100 lat! Krzyknął ciemnowłosy chłopczyk i wyrwał się w moim kierunku. Przykucnąłem, a kiedy padł w moje objęcia, ażem radość poczuł. Cudowna to była chwila. Oj, dziękuję, wnusiu, to miło, że pamiętałeś. Powiedziałem, puszczając go z objęć. Narysowałem dla ciebie, dziadku, coś. Zobacz. Chłopiec wydobył ze swojego niebieskiego plecaka rysunek, na którym był wizerunek gospodarstwa i cała nasza rodzina. Ja, Genia, Adaś ze swoją żoną, no i Tomek. Ażem poczuł, jak mi serducho zmiękło. Poczochrałem mu łepetynkę, prezent przyjąłem i puściłem, co by i baba moja stara też mogła się z nim przywitać. Następnie przytulił żem synową. Agata było jej na imię. Buzi mi dała w policzek i też wszystkiego dobrego życzyła. No i na sam koniec z Adasiem dłonie żeśmy se ścisnęli. Tak, tak. Dziś były moje urodziny, o czym kompletnie zapomniałem przez te wszystkie dziwy i zdarzenia. Przez te babsko-parchate pokraczne. Przez Rafałka i jego gastryczne przeboje, przez Sarenkę, co mnie swym wdziękiem oczarowała. Ach, dobrze jest mieć rodzinę. Cześć, tata, dużo zdrowia. Jak tam kwitnie interes? Dzięki, synuś, a już dawno zwionł i stawać nie chce. Zażartowałem, a on roześmiał się, po czym dodał. O gospodarstwo mi chodziło. Przecież wiem! Uderzyłem go lekko w bark. Chodźcie do środka, nie będziemy przecież stali na dworze. Rosół gotowy, no! Zarządziła Genia i trzymając Tomka za dłoń, ruszyła w stronę hacjendy naszej starodawnej. Agatka to była miła, wesoła kobietka, ale przede wszystkim kochana. Kiedy jeszcze żeśmy stali na dworze, wydobyła z bagażnika samochodu pakunek i mi go wręczyła. Najlepszego, tato. 100 lat, 100 lat. Mam nadzieję, że się tacie spodoba. Cokolwiek tam schowaliście, to będzie mi się podobać. Naprawdę nie trzeba było. Adaś się dołączył i w takiej solidnej, złotej, podłużnej tytce podsunął mi prezent od siebie. Jakiś bursztynowy trunek i aż mi się oczy zaświeciły. Czy to jest to, co myślę? Whisky. Jack Daniels. Twoje zdrowie, tato. I jużem był tak szczęśliwy, jak dawno nie byłem. W środeczku chatki rosół parował i czekał na nas wytrwale. Zasiedli mrześmy, każdy sobie nalał ile chciał. Genia nalała wpierw Tomusiowi, co by mógł już chliptać. Jak zjesz wszystko, to będziesz mógł pójść z dziadkiem obejrzeć świnki, prawda, tato? Spytała Agata, kładąc dłoń na mym ramieniu, a ja przytaknąłem rozpromieniony. Jedliśmy powoli. Wszystko było tak dobre, że delektowaliśmy się smakiem jak najdłużej. Nawet wnuczek zjadł wszystko, czy to zachęcony obietnicą zwiedzania gospodarstwa naszego niedużego, czy to przez fakt, że tak mu smakowało. Po obiedzie Genia z synową prędko sprzątnęły i... Agata gdzieś poszła na chwilę i zaraz wróciła z tortem z wielkim napisem 100 lat, Stasiu, i pojedynczą świeczką.
Adaś się zapalił, a ja chwyciłem wnuczka i posadziłem na kolana. Pomożesz dziadkowi? Dawaj z całych sił! Tomuś nabrał powietrza i jak dmuchnął, to świeczka prawie się przewróciła. Przekrzywiła się niczym drzewo wiekowe, a wszyscy zaczęli klaskać. Ja zaś pomyślałem życzenie. Jakie? Oj, przecież nie powiem, bo by się nie spełniło. Zjedliśmy po kawałku słodkości, popijając kawę. Oczywiście, jak to ja, musiałem opowiedzieć historyjkę z przeszłości, więc i wy posłuchajcie. Razu pewnego, jak byłem mniej więcej w wieku Tomusia, no może trochę jednak starszy, podpierniczyłem ojcu eselkę. To taki stary motor. Piękny był i strasznie się rajcowałem, jak na nim siedziałem. No i tak sobie jeździłem wzdłuż pól, aż tu nagle ktoś jedzie sprzeciwka w szarym kasku, ze sterczącym jakimś czymś za sobą. Myślę se, antena od radia, kutafon milicjant, a ja ani kasku, ani uprawnień. Ojciec mnie zabije, jak mnie złapią. No to ja przerażony buch w pole pszenicy i cichutko jak myszka. I wiecie, kto to był? Kuźwa leśniczy na WSC. To, co wziąłem za antenę, to była dubeltówka. Normalnie myślałem, że czapkę pogryzę, bo uciekając przed wyimaginowanym niebezpieczeństwem, pogiąłem błotnik od motora i wiedziałem, że wpierdol na dupsko mnie nie ominie. Ot taka historyjka z dawnych lat. Po zjedzeniu drugiej porcji tortu, Tomek zaczął ciągnąć mnie do zagród. Ruszyli najpierw do świnek. Chrumkały wesoło, a gdy nas zobaczyły, to ryjki do kratek przytuliły. Ale śmierdzą, dziadku, powiedział chłopczyk, nos zatykając. Ano, bo się nie myją. Takie trochę brudaski, ale one to lubią. Świnki nie myjki? Spytał Tomuś, patrząc na prosiaczki, co ryjkami wesoło chrumkały. Dokładnie. Staliśmy jakiś czas, a chłopczyk pytał mnie o różne rzeczy. Odpowiadałem mu najlepiej jak umiałem, ale były momenty, że mnie zaginał i nie wiedziałem, co mu powiedzieć. A skąd się biorą świnki, dziadku? No, podobnie jak ludzie. Bocian przynosi. Powiedziałem nie do końca pewien, czy mały w to uwierzy, ale wolałem przyjąć bezpieczniejszą opcję. Dziadku, ale przecież dzieci się rodzą z brzuszka mamy. Tak przynajmniej powiedział mi tata. To prawdy. Oj, no widzisz, to wiesz więcej od dziadka. Mądry z ciebie chłopiec. Pogłaskałem go po łepetynce, po czym poczułem jakieś takie dziwne zawroty głowy. Oczy mi się kleić poczęły i nim się zorientowałem, obalił, żem się na kraty od klatek świnek. Jeszcze tylko usłyszałem piskliwy głos Tomka, szarpanie za rękaw, a później... Później była jeno mroczna japa, z której nic już nie dobiegało. Cisza i mrok bezwstydnie mnie otuliły. Szarpanie za rękaw z odrętwienia mnie wyrywało i wnet się rozbudziłem. Ślepia otwarłem i tak spojrzałem z odrętwieniem w twarz mego syna, który blady się zrobił. Tato, gdzie jest Tomek? W głosie jego drgał niepokój i przerażenie. Nie wiem, matko, jedyna moja łepetyna. Długo nas nie było? Chwyciłem się za swoją łysą glacę. Matulu, jakbym przeholował z czyściuchą. Adam spojrzał na zegarek, po czym powiedział... 20 minut. Niepokoić się zacząłem i poszedłem sprawdzić. Ciebie znalazłem i próbuję cię już trzecią minutę cucić. Po matkę chciałem lecieć, ale tylko w niepotrzebną panikę by powpadały. Przytaknąłem jego słowom. Mądrześ zrobił. Słuchaj, zajmij je czymś, a ja poszukam Tomka. Nie mógł odejść daleko. Jesteś pewien? Nie wyglądasz najlepiej. Podniósł żem się z pantałyku z jego pomocą i w kierunku wyjścia ruszyłem. Chyba rozumieć wszystko począłem, jak mi ciary po plerach skakać, jak jakie pchły nie poczęły. Czym prędzej musiałem działać, żeby tylko Adaś nic nie dostrzegł. Dam radę. Wracaj do chaty i pilnuj, żeby moja stara i twoja młoda tam zostały. Chłopaczek nie mógł odejść daleko. Dobrze jednak wiedziałem, że mam przerąbane. Przecież jak wnuk mój się nie znajdzie, to mogę do chałupy nie wracać. Ty cholero jedna, ty babo zafajdana w żyć kopana, ażebyś z miotły zleciała i syry pogruchotała. Znajdę cię
i popamiętasz. Adaś przystał na mój upór i całe szczęście, po czym ruszył do chałupy. Kiedym został już sam, rozmyślać, żem począł. Do guślarza nie było czasu, by lecieć po wsparcie. Romek to samo zresztą, co on by pomógł? Jeszcze by mnie tylko wkurzał tymi swoimi komentarzami. Rafał chory, zatem pozostał mi tylko... Zaraz, to może się... Zacząłem, ale wnet przerwałem, kiedy usłyszałem... No wreszcie sobie przypomniałeś o mnie! Rozległo się za moimi plecami, obróciłem się i zagwizdałem z podziwem. No czas reakcji masz znakomity. Słuchaj, wnuk mój jest w niebezpieczeństwie. Ta cholera go porwała, co mnie prześladuje od dziadoków. Błagam, pomóż. Złapałbym go za ubranie w błagalnym geście, ale no wiecie, ciężko by było to osiągnąć w tamtych okolicznościach. No raczej, że ci pomogę. Ty mi pomogłeś, to kim bym był? Tylko po wszystkim chce się narąbać w 300 doły? Stoi? A dam ci wszystko, co mam, tylko powiedz, gdzie szukać mam tej cholery. Wiesz coś może? Słyszałeś kiedy? Gerwazy się wyprostował i podszedł w moim kierunku. Położył mi dłoń na barku, ziąb mnie owiął i powiedział. Siedzi w lesie na skraju wioski obok stawu starego. Po drugiej stronie. Poczułem dreszcze na całym ciele, bo zrozumiałem, co oznaczają te jego słowa. Matulu jedyna, tylko nie tam, nie znowu. Tam gdzie? Wyjęczałem, czując jak pot spływa mnie po dupie. Właśnie, tam gdzie stodoła. Ta stodoła. Ślinę przełknąłem i głośno zaklełem. O cholera. Przestań się cykać i ruszaj srakę! Trzeba ratować twoją dziatwę! Skończył im ten błyskotliwy dialog i ruszyliśmy we właściwym kierunku. W tym wszystkim zapomniałem o dzierży kraju. Trudno mi się chyba jednak dziwić, bo przecież... No co tu dużo blubrać? Sytuacja była krytyczna i czasu nie było na jakieś narady wojenne. Pełen spontan, naparzanie na gołe klaty, gryzienie po czerepie i co tylko do łba przylezie. Byle Tomka uratować. Z jakiegoś powodu, kiedym doszli do drogi prowadzącej do starej stodoły, zdało się, że noc już zapadła. A przecaledwie była która? 14, 15. Ciemno się zrobiło, tak jak wtedy, co Armanangendon siedział i Blubro Komal wyciągnął kopyta, a ja razem z nim. Księżyc oblał się szkarłatem i skądś wycie wilków doleciało do mych huchmantów. Upiorna to była okolica, przeklęta, niegościnna. Samo przebywanie tutaj przyprawiało mnie o szybsze łomotanie serca. Każde poruszenie gałązki przywodziło na myśl, że zara jaki pokrak wyskoczy. No bo wiecie, po tym co się tutaj ostatnio działo, to już na wszystko gotowy byłem. Wilkowej, a dawajta, bies albo czart, co mi tam, kikimora, kości jej pogruchotam, wszystko byleby wnuczka uratować. Wiatr powiał zuchwale i w twarz mi wionąc od stodoły w tył mnie bezczylnie udepchnął. Postawiłem się, naparłem i schylając nisko głowę tak szedłem. Wtem chichot się rozległ, a z nieba zdało się mnie, że wielki skrzydlaty stwór wprost na mnie leci. Chmara nietoperzy zajadle piszcząc poczęła mnie atakować. Oganiałem się witkami mymi. Jeden mnie nawet użarł skurczybyk mały. Gacki pierdzielone, fyrające myszory. Szczypało okropnie, ale nieważne. Później z kierętów wylazła bestia wielkości dorodnego tucznika. Spyska ślina jej ściekała, a każdy krok racic roznosił się jak dudnienie traktora. Wynocha! Poszedł mnie stąd! W podskokach gnoju zapchlony! Zaskomlał pokrak i podwinął łogon. Sam się zdziwiłem, że taki mam donośny głos i te słowa pomogły. Uważaj! To jeszcze nie koniec! Powiedział Gerwazy, a ja się przeżegnałem. Mateczko jedyna i wszyscy święci, chrońcie mnie i potomka syna mego. We łbie mojtać się mnie poczęło i głos chłopca posłyszałem, a następnie aż zapłakałem. Dziecko drogie stało na mej drodze, by następnie z oczu jego krew ściekać poczęła.
Potem z ust wychynął wstrętny ozor, jak u wiedźmy Parchatei. No właśnie. Wtedym zrozumiał, przeciw komu rzucam wyzwanie. Dziadku, dziadku, zobacz, znalazłem głowę! Spojrzałem w kierunku widziadła. Chłopczyk trzymał własny czerep i śmiał się wesoło. Tutaj! To ci się spodoba! Łeba odwróciłem i aż mnie w sercu zakuło. Tomek stał i miał całe ciało poparzone. Skóra spływała mu z twarzy, ale uśmiech nie znikał. I te ciemne oczka tylko na mnie łypały z maniakalną radością. Przestań, cholero, wyłaź! Ryknął Rzem z furią w głosie, aż się Gerwazy zlęknął i odskoczył na pobliskie drzewo. Tutaj! 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 Zjawa dziecka ukazywała się to tu, to tam. Raz nie miała oczu, innym razem głowy. Raz miała ranę na szyi, innym razem ostrze wbite po rękojeść w lewą pierś. Wszystko to była iluzja. Wiedziałem o tym. Była jednak tak realna, że cudem tylko szedłem dalej. I na gornek nie dostałem. Ujrzałem blask czerwieni, bijący z wnętrza starej stodoły. Paciorki dookoła wisiały wykonane z małych kości i czaszek ptactwa różnorodnego. Kocur czorny jak smoła prychał i syczał na mnie. Ażem uniósł rękę, jakbym chciał go uderzyć, to zeskoczył z płota i wydarł w ciemną noc. Po chwili, gdym się zbliżył nieznacznie jego tropem, leść poczęło stado tłustych, paskudnych szczurów. Ich ślepia na czerwono się świeciły. Jesteś! Doczekać się nie mogliśmy z Wnusiem! Usłyszałem upiorne jęczenie z wnętrza stodoły, a szczury piszczeć złowrogo poczęły. Ślina Rzem przełknął, ruszył Rzem do wrót, na których jakieś dziwne symbole były nabazgrane. No i co tu dużo opowiadać? Wbiłem na chama. Duchota straszliwa we wnętrzu panowała. Dziesiątki czarnych i czerwonych świec się paliło. Płomyki dygotały, niespokojnie łechtane wietrokiem, co zakradł się z dworu. Tłuste pająki siedziały pośród sieci obfitych. Spod belek zwisały pęta ususzonych habasów, w których poznałem sarny i zajączki. Ptaki też gdzieniegdzie zwisały, na drobnych szyjkach powieszone. Kozioł gdzieś zawodził i złowieszczo beczał, a to cap Parchaty. Zaś pośrodku tego szaleństwa stał gór przeogromny. Obok niego pokrywa wielka jak tarcza i ta pokraka za nimi z warzęchą sterczała i energicznie mojtała, szukając czego na dnie. Gdzie je Tomek? Gdzie mój wnuk, Gangryno? Wydarłem się na nią i już iść chciałem, gdy mnie Gerwazy powstrzymał. Czekaj, to może być pułapka jaka! Urwał w pół zdania, bo wiedźma piszczeć poczęła, jakby go uciszała. A kogo ja widzę? Chodź tu do mnie, chodź złociutki, zjem ci łapki, zjem ci nóżki. Wiem, żeś pyszny i tłuściutki, no chodź, plęcki z ciebie sobie zrobię, pyroku obszczany. Leź do mnie, duszo zaklęta! Wtem tylko zobaczyłem, jak Gerwazy wrzeszcząc upiornie zostaje, no wiecie, jakby wyssany. Coś go pociągnęło w stronę staruchy, a ona otwarła paszczę i w asyście jego wrzasków po prostu go połknęła. Patrzyłem na to bezradnie, bo kompletnie pojęcia nie miałem, co zrobić i jak przeciwdziałać takiemu obrotowi sprawy. Zostałem sam, a Wnusia ani widu, ani słychu. Jaki dobry. Taka duszka, co ma 100 lat, wybornie smakuje. Ale małe dzieciaczki i tak są najlepsze. Zachichotała, a oczy jej znowuż błysnęły. Kły wyszczerzyła, językiem taniec w powietrzu wykonała. Gdzie mój wnuk? Zagryzłem kielony, co je jeszcze miałem. Nie tak szybko, złociuteńki. Nie po to tak za tobą łaziłam, w tej nazad plan układałam. Kombinowałam jak szkapa pod górkę, żeby od tak ci go teraz oddać. Podwinąłem rękawy i nie zważając już na nic, ruszyłem w stronę poczwary. Wtem z góry upadła tusza sarny tuż przede mną. Wnet robale ją oblazły i w same kości się obróciła.
Zapach poniósł się okropny, ażem omal nie zwymiotował. A, nie tak prędko. Wnuczek będzie wolny pod jednym warunkiem. Musisz mi coś dać od siebie. Czego chcesz, dziadygo? Warknął Rzem, zasłaniając nozdrza, bo woń rozkładu była nie do zniesienia. Mówiłam, krwi. Twojej krwi. Całej. Zaczęła się śmiać i wylazła z zagara. A Rzem znowu ją ujrzał w jej paskudnej postaci. Tylko, że tym razem była jeszcze gorsza niż wcześniej. Może to dlatego, że w jej siedliszcze Rzem zaszedł. Cholera wie, i w sumie sam też nie chciałem tego wiedzieć. Zagryzłem zęby, świadomy tego, co zaraz się rozegra. Zgoda! Wypuść chłopca, a ze mną zrób co tylko zechcesz! Mlasnęła ustami Łozor chowając. Doskonale. Wreszcie będę kompletna. Pstryknęła palcem i wnuczek nagle wybiegł z ciemnego kąta i do mnie doskoczył. Dziadku, dziadku, nie zostawiaj mnie! Już dobrze, wszystko będzie w porządku. Uniosłem wzrok przed siebie i zobaczyłem, jak starucha się oblizuje i ręce zaciera. Poczekaj za drzwiami, zaraz do ciebie przyjdę. Powiedziałem z trudem, łzy powstrzymując. Czemu musiałem okłamywać dziecko? Za co? Niczego tak nie żałowałem, jak właśnie tych kilku słów wypowiedzianych do chłopca. Posłuchał mnie bez sprzeciwu i zająknięcia. Wstałem i mrużąc oczy powoli w kierunku wiedźmy ruszyłem. Knypat skądś wydobyła i dostrzegłem, że brudny jest niemiłosiernie. Ciarki mi po plerach skoczyły. Świadomość, że zaraz mnie potraktuje jak jakiego tucznika na rzeź, na moją pomysłowość poskutkowały. I wtedy, w tym najgorszym momencie, wykminiłem, co zrobić. Podszedłem pokornie, chociaż niechętnie. Stanąłem przed nią. Jeny, jak ona śmierdziała, to nie chcecie wiedzieć. Pewno od czasów średniowiecza się nie myła, a może i nawet dłużej. No, odchyl szyję, zaraz zrobię. Co ty wyprawiasz? Rzuciłem się na nią. Złapałem ją za grdykę jedną ręką, a drugą za tę łapę, co miała w niej kozika. Poczułem, jak kopie, jak drapie, jak pluje i przeklina. Szarpałem się z nią. Raz, drugi z tego jej kopyta dostałem poniżej brzucha, ale nie miało to znaczenia. Jeszcze trochę i... Czas na kąpiel, kupołajna! Buch! Wepchnąłem ją do gara i prędko złapałem pokrywę. Przydusiłem i nie pozwalałem wyleść. Trzymałem z całych sił, czując gorąc na dłoniach. Wrzeszczała, prychała, waliła od spodu w blachę, próbując wyleść. Wypuść, łachudro! Wypuść mnie! A żeby cię cholera... Wypuść! Trzymałem bez wytchnienia i w głowie modlitwę odprawiałem. Nie pamiętam już jaką, ale chyba pomogła, bo dziadyga wreszcie zaniemogła i cisza nastała. Puściłem, czując jak palą mnie ręce i w pięści nie mogę ich zacisnąć nawet. Wtem kocioł cały się wywrócił, wszystko z niego wypłynęło. Ogień zasyczał i zgasł, a w stodole cisza i ciemność nastała. Przeklinam! Wybrzmiało w mych uchmantach echo jej głosu, a ja pod nosem rzekłem... A idź w pizdu po krako i nie wracaj, w życiu mam twoje złorzeczenie, amen! Idąc w kierunku drzwi od stodoły, poczułem jakiś dziwny ból w okolicach. Sięgnąłem dłonią do prawego boku i... Krew? Czerwone jakieś takie... Tak, zdecydowanie krew. Szczypie jak cholera. Musiała mnie jednak starucha w czasie szamotania dźgnąć, a ja dlaczego nie czułem... A może czułem, a sam już nie wiem. Cholerka, nie tak to miało wyglądać. Przecież genia chciała jechać do Sosnowca. Flokąc nogami wyszedłem przez drzwi stodoły. Oparłem się o wyjście i posłyszałem szczebiot małego chłopca. Dziadku, dziadku! Wtulił się we mnie, a ja aż z bólu jękłem. Matulu jedyna boli, jakby koń z kopyta w klejnoty zasadził. Wnusiu... Biegnij, biegnij, pomocy! Nie dokończyłem. Orła wyrżnęłem. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.
Małe piąstki biją mnie po klatce piersiowej. Ledwie czuję. Słyszę płacz. Słyszę rozpaczliwe krzyki. Sam również płaczę. Tak mi przykro. Coraz ciszej, ciszej, ciszej. Co to będzie? Czy tak się, no wiecie, kopię w kalendarz? Co to będzie? Dziadku, nie odchodź, proszę! Wiatr owiał nas lekki i spokojny, lecz ja już tego poczuć nie mogłem. Pewno sobie teraz tak myślicie, że finito już historii bydzie, co nie? Że koniec Stasia, chlania, śmiechów, chichów, bąków Rafała, marudzenia genii, patelni czy wałka, blubroka i romka. No, tegoż wszystkiego, com do tej pory wam opowiedział, jeszcze więcej bym blubrał. No bo sporo jeszcze tego by było. Kto wie, może jakbym dupsko przysiadł, to i książkę bym spisał. Ta, na pewno. Z moją grafomanią, to co najwyżej tytuł bym wymyślił. Swoją drogą, Stanisław, wiocha i bestie potworne. Chyba dobre, prawda? Mniejsza z tym, wracając do mojego monologu, po prawdzie mógłbym tak rzec. Nawet mnie troszkę kusi, bom ciekaw, czy kto by po mnie zapłakał, gdybym powiedział, że to już koniec. Otóż nie, gałganki, jedno wyjaśnić sobie jednak musim, zanim kontynuować bydem. Przyrodę, zwierzątka, zwłaszcza sarenki i wszystko, co z naturą związane, proszę szanować. Wiem, że wiecie, ale tak no, a jakoś mnie wzięło na filofofowanie. Kuźwa, zawsze mam problem z tym słowem, a wiecie, o co biega. Dlaczego zwłaszcza sarenki szanować? Albo jedna mnie życie ocaliła. Znacie to uczucie, gdy w ciągu dnia, wbrew obietnicom, że ślepiów nie zmrużycie, kładziecie się na dosłownie 5 minut i je budu. Zasypiacie na nie wiadomo ile i później, gdy już się zbudzicie, to jest takie... Na jakiej planecie ja jestem? Ja też znam. I wtedy też właśnie takie coś poczułem. Otwarłem gały. Patrzę, Tomuś nade mną stoi i zaraz się rzuca, aby mnie przytulić. No dobrze, wszystko pięknie, ale bólu nie czuję. Jak to możliwe, że żyję? Odpowiedź stała kawałeczek z boku w postaci niedużej sarenki. Wpatrywała się we mnie i noskiem ruszała. Podeszła bliżej i po policzku mnie polizała. A ty skąd się wzięła, mała? Spytałem, naiwnie licząc, że mnie odpowie. Przyszła o stamtąd i w pyszczku miała jakiś owoc dziwny. Powiedziała, żebym włożył go w twoje usta, dziadku, i że zaraz go połkniesz, a za chwilę będziesz zdrów. Powiedziała? Spojrzałem na sarenkę ze zdziwieniem. Przecież sarny nie blubrają, wnusiu. Naprawdę, przemówiła ludzkim głosem. Miała taki słodki i miły, jak mama. Po brodzie się podrapałem i wtem zrozumiałem. Chociaż nie, nadal nie rozumiałem, jak to sarna przemówiła ludzkim głosem. Chyba, że może dzieci mogą je usłyszeć. Mniejsza, ważne, że żyje. Strzyga? To ty? Zadarła pyszczek i zakręciła łepetynką. Kopytkiem w ziemi ryć poczęła, jakby czego szukała. Przedstawiła się jako Katarzyna i wspomniała o jakimś pisarzu. Dziadku... Możemy już wracać do mamy i taty? Podniosłem się z ziemi i złapałem Tomcia za wyciągniętą rączkę. Sarenka stała obok, gdy wtem wrota od stodoły poczęły się zamykać z upiornym skrzypieniem. Gdy się zatrzasnęły, ruszyliśmy w drogę powrotną, a z każdym krokiem jaśniej się robiło. Kiedy byliśmy w pobliżu leszczyny, sarenka, co Kaśką była, szczeknęła krótko i w chaszcze pobiegła. Jeszcze nim z oczu nam zniknęła, rzekłem w jej stronę pod nosem. Dzięki ci za uratowanie życia. Widzisz, Tomciu? Zwróciłem się do wnuczka. Dobrze żyć w zgodzie z naturą. Dziadku, a powiesz mi, co to w ogóle się stało? Kim była tamta stara pani? I ta sarenka, skąd się tutaj wzięła? Oj, wnusiu, wnusiu, za dużo pytań naraz.
Obiecuję ci, że kiedyś opowiem, ale rodzicom nie mów, mogliby nie zrozumieć. To będzie nasza tajemnica. Zgoda? Chłopczyk pokiwał główką i poszliśmy w kierunku gospodarstwa naszego małego. Kurki wesoło gdakały, słonko znowu świeciło i pięknie było. Podeszlim do werandy, wspięlim się na nią, a gdy weszliśmy do środka, drzwi za sobą zamykając, Genia, Agatka i Jadaś przy stole siedzieli. Tak prędko jesteście? Tyle co wyszliście! Powiedziała zaskoczona siwizna. Rodzice Tomka też patrzyli na nas, a chłopiec podbiegł i przytulając się do rodzicielki powiedział. Kocham was, mamo i tato. Wszyscy się wzruszyli, gdy wtem pukanie do drzwi się rozległo. Co tym razem? Myślę se i głośno wzdychając otwieram drzwi do chałupy. Patrzę ja wam, a tam mały chłopiec. W wieku Tomka powiedzmy. Na bosaka, w lichych spodenkach, lnianej koszuli. Płowę miał włosy i oczy błękitne. Łepetynkę zdobił mu słomiany kapelusik. Przepraszam, czy pan Stanisław tutaj mieszka? Spytało dziecko nieznajome. Owszem, a kto pyta? Otworzyłem szerzej wrota, tak aby wszyscy mogli go ujrzeć. Kogut gdzieś zapiał. Ze stajni rozległo się rżenie Rafałka. Muszę sprawdzić, jak się czuje, bo przez tę całą drakę to na śmierć o nim zapomniałem. Zresztą nie tylko o nim, ale dobra, lecę dalej z opowieścią, bo pewno się niecierpliwicie, mili moi. Dziecko zdjęło nakrycie jasnowłosej główki i wbijając oczęta w podłogę rzekło. Gerwazy, proszę pana, Gerwazy Ubojecki.